25 maja 2012 roku mieliśmy zaszczyt gościć w Białymstoku profesora Wisława Binienda, niezależnego badacza przyczyn katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku, w której zginęło 96 osób, m.in. prezydent Lech Kaczyński z małżonką. Gospodarzami spotkania byli rektor Politechniki Białostockiej profesor Tadeusz Citko, koordynator Białostockiego Oddziału Ruchu Społecznego imienia prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz profesor Wydziału Mechanicznego Zbigniew Gosiewski. Witam wszystkich na spotkaniu z panem Wisławem Biniendą, profesorem z Uniwersytetu Akron w Stanach Zjednoczonych, którego mam zaszczyt i przyjemność Państwu przedstawić. Profesor zdążył już być na Politechnice, obejrzeć nasze laboratoria, a teraz wyraził życzenie, żeby się z Państwem spotkać, z czego się bardzo cieszę. Jak Państwo wiecie, katastrofa smoleńska była impulsem do powstania naszego ruchu i my z tego powodu nie możemy o katastrofie zapomnieć, jak to niektórzy proponują, aby budować przyszłość, bo byśmy budowali tą przyszłość, delikatnie mówiąc, na ofiarach. Mamy do dyspozycji, do akceptacji raporty oficjalne, to jest raport Komisji MAK pod przewodnictwem Anoniny, raport Komisji Rządowej pod przewodnictwem pana ministra Millera i raport Komisji Sejmowej pod kierunkiem pana ministra Macierewicza. Jak Państwo wiedzą, wszystkie te raporty poddawane są krytyce, budzą kontrowersje i dyskusje polityczne. Pan profesor Binienda, dysponując właściwym narzędziem obliczeniowym, dysponując metodami naukowymi, używając swojej wiedzy i umiejętności, próbuje dojść do istotnych elementów tej tragicznej katastrofy. W moim przekonaniu nie ma lepszej drogi dochodzenia do prawdy, jak droga naukowa w cywilizowanym społeczeństwie. I myślę, że za to profesorowi chwała i bardzo jeszcze raz dziękuję panu profesorowi, że znalazł to. Zgodniliśmy z profesorem procedurę jakby dzisiejszego spotkania. Najpierw profesor powie parę słów o sobie, o tym, co robi. Potem pokaże, przedstawi nam wyniki swoich badań naukowych. Prosiłem, żeby nie było to tak dogłębnie naukowo, żeby było bardziej zrozumiałe. A potem otworzymy dyskusję, którą poprowadzi profesor z Politechniki Białostockiej, pan profesor Zbigniew Gosiewski, też profesor z tej samej dziedziny Wydziału Mechanicznego. Bardzo proszę, panie profesorze, przekazuję mikrofon. Dziękuję. Ja może przesunę komputer, żeby nie tak stanął jak pan. Dzień dobry Państwu. Muszę powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych nie miałem nigdy takiej frekwencji. może jak pan rektor Citko pozwoli, to może się przeniosę do Białegostoku. Serdecznie dziękuję obu profesorom, rektorowi Citko i rektorowi Zbigniewowi Gosiewskiemu za zaproszenie tutaj do pięknego Białegostoku. Pogoda wspaniała, droga wśród pól zielonych i lasów. Wspomniała mi moje dziecinne lata tutaj. Jest to wzruszające. No ale po męsku trzeba mówić o sobie, więc pozwolicie Państwo, że przedstawię się z punktu widzenia mojego dorobku naukowego. Tytuł magistra otrzymałem na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Samochody i Maszyny Robocze. Tam też miałem w poniedziałek swój pierwszy wykład razem ze swoimi dawnymi profesorami i kolegami. Było to bardzo miłe, że wysłuchali mojego wykładu i przyjęli z pełnym zaangażowaniem i poparciem. W środę byłem na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie profesorowie z UJ-u i Akademii Górniczo-Hutniczej, no i mnóstwo studentów, w dwóch salach zapełniło dwie sale i wysłuchali mojego wykładu znowu. Także dzisiaj to jest mój trzeci raz mój wykład, także zaczyna to już mnie stawać się nudne to, co ja mówię, no ale myślę, że mam nadzieję, że dla Państwa to będzie jeszcze ciekawe. Doktorat otrzymałem na Uniwersytecie Drexel w Filadelfii w dziedzinie wytrzymałość materiałów. Obecnie jestem redaktorem naczelnym technicznego czasopisma o nazwie Journal of Aerospace Engineering, można przetłumaczyć to pismo lotnicze. Jestem członkiem honorowym of ASCE, czyli po angielsku to jest Fellow of ASCE. Jest to duży honor dla mnie, ponieważ tylko mniej niż 5% inżynierów Stanów Zjednoczonych dostaje takie wyróżnienie. Ten właśnie znaczek właśnie jest oznaką tego wyróżnienia. Obecnie pełnię funkcję dziekana na Wydziale Inżynieria Cywilna. Jestem również dyrektorem Laboratorium Zdarzeń Wysokiej Energii, Laboratorium Badań i Struktur i Laboratorium Materiałowego. Więcej informacji jest na tych stronach internetowych. Jakby Państwo chcieli tam wejść, powinniście zobaczyć wszystkie informacje na mój temat. Oczywiście nie z tego powodu tak naprawdę przypuszczam Państwo tutaj przyszli, tylko żeby posłuchać, cóż też ja zrobiłem dla tematu katastrofy samolotu Tu-154M, który miał miejsce 10 kwietnia 2010 roku. Muszę powiedzieć, że cały oczywiście przebieg jest bardzo skomplikowany i jeszcze jest wiele pytań, na które trzeba umieć odpowiedzieć. Ja zająłem się tylko jednym krótkim aspektem, który trwa mniej niż 1 sekundę w tym całym przebiegu tej katastrofy. Chodziło o uderzenie samolotu w brzozę. Zanim jednak dojdę do tego, chciałbym powiedzieć, że pasażerowie tego samolotu mieli wielkiego pecha, ponieważ wszyscy zginęli. W wielu wypadkach samolotowych pasażerowie przeżywają. W tym wypadku jest to przykład samolotu, który wylądował do góry nogami, do góry kołami w zasadzie, gdzie wszyscy przeżyli, a 31 osób było rannych. W tym wypadku samolot Tu-154M wylądował w lesie, przełamał się na kilka kawałków. Widzimy, jak to wszystko wygląda. Wszyscy przeżyli, 83 osoby są ranne. W tym wypadku samolot uderzył lewym skrzydłem w betonową czy stalową strukturę i wyrwał całe skrzydło razem z kawałkiem kadłuba. Jest to ciekawe dla mnie, że okazało się, że skrzydło jest mocniejsze od połączenia tego skrzydła do kadłuba w tym samolocie. No ale oczywiście tak nie było w wypadku Tu-154M. Przypatrzmy się tym rysunkom. Tutaj jest słynna brzoza, tu jest linia, która pokazuje przelot samolotu, jego oś lotu, czyli środek całego samolotu. A tutaj coś się musiało wydarzyć, bo ten samolot skręcił gwałtownie w lewo. Jeżeli tu jest brzoza, tutaj widać kawałek skrzydła, który miało się oderwać na tej brzozie. Odległość między tą zieloną linią a tą białą linią jest 111 metrów. Ciekawą rzeczą jest, że jeżeli ten samolot uderzył w tym miejscu w brzozę, czyli po lewej stronie samolotu, to skrzydło musiało przelecieć jakoś na prawą stronę tego samolotu. Jeżeli popatrzymy na trajektorię wytyczoną tą linią kreskowaną, jest to trajektoria pionowa wyznaczona przez w raporcie MAK. Ta odległość od ziemi to jest około 6 metrów. Tu jest ta brzoza, w tym miejscu ten samolot miał uderzyć swoim skrzydłem w tą brzozę. Idąc do przodu z tą linią widzimy, że grunt podnosi się do góry, a ta krzywa idzie do dołu, także w tym miejscu jest około 1,5 metra, może 2 metry, a przecież to jest odległość do skrzydeł tego samolotu. A pod spodem jeszcze jest kadłub, są koła, które są wypuszczone. Jeżeli tak ten samolot leciał, to już tutaj musiał dobrze jechać po ziemi, po tej glinianej, mokrej, grząskiej ziemi. W normalnych sytuacjach, gdyby samolot rzeczywiście tak przyziemił, jak to mówią piloci, to prawdopodobnie mielibyśmy już tu, w tym miejscu, jego katastrofę. Uderzyłby po prostu stycznie w ziemię. No ale ciekawostką jest, że w tym miejscu jest zielony pas, jest zielony las, czyli ten samolot musiałby również wyciąć całą przesiekę w tym lesie. To jest zdjęcie satelitarne zrobione już po tej katastrofie i drzewa są nieuszkodzone, dalej sobie rosną. Nie ma przesieki, to widać. No, a co się potem dzieje? Samolot spada, schodząc troszkę w dół, zmienia swój kierunek lotu bez skrzydła, 1/3 długości swojego skrzydła i z jakimś cudem potrafi podnieść się do góry. Czas pomiędzy tymi dwoma liniami to jest około 1 sekundy, bo samolot leci z prędkością 80 metrów na sekundę. W fizyce, jeżeli zmieniamy prędkość w czasie, to mówi nam o przyspieszeniu. Jeżeli samolot szedł w dół, to znaczy, że była prędkość w dół. Jeżeli potem idzie w górę i to w przeciągu 1/3 sekundy, to znaczy, że jeszcze w krótszym czasie musiała być zmiana gwałtowna prędkości z dodatniej na ujemną, albo z ujemnej na dodatną. Gdybyśmy policzyli przyspieszenia, jakie przy takich w krótkim czasie ten samolot musiałby osiągnąć jakąś prędkość do góry, to musiałby mieć przeciążenia w wielkości 5 do 8G. Samoloty, nawet myśliwskie, nie są w stanie osiągnąć takich przyspieszeń w górę, a już na pewno samoloty, które ważą 100 ton. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. Ten samolot gwałtownie podskakuje na wysokość 10-12 metrów, leci potem kawałek prawie poziomo i znów podskakuje bez skrzydła 1/3 do następnej wysokości. Wydaje się, że ten drugi podskok jest potrzebny po to, żeby mógł się obrócić do góry nogami i runąć w ziemię. Bo gdyby się miał obrócić na tej wysokości lub na tej, to nie mógł tego dokonać. ponieważ ma dłuższe skrzydła niż wysokość do ziemi. To wszystko wskazuje, że ta trajektoria pionowa wymaga wielu egzaminów. Trzeba ją zweryfikować, prawda? Ja zapytałem się właśnie, czy to jest możliwe, że ten samolot, uderzając w to drzewo, mógł utracić 1/3 skrzydła. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, tak jak pan rektor wspominał, z punktu widzenia naukowego, potrzebne to tak jak do normalnej pracy naukowej. Razem ze swoim zespołem doktorantów po prostu zabraliśmy się do ciężkiej roboty. Polegało to na tym, że najpierw trzeba było zbudować model metodą elementów skończonych tego samolotu. Oczywiście specjalną uwagą trzeba było obdarzyć skrzydła tego samolotu. Tu jest właśnie rysunek jednego z tych skrzydeł, które posiada uwidocznione 3 tak zwane dźwigary. Są te 3 linie wzdłuż tego skrzydła. Dźwigary są ważnym elementem nośnym, konstrukcyjnym skrzydeł. Cały ciężar samolotu jest utrzymywany na skrzydłach. Mówimy o 100 tonach czy 110 tonach, jakie można było przewidzieć, że ten samolot mógłby w swojej eksploatacji ważyć. Razem z paliwem, razem z pasażerami czy jakimś bagażem. Oczywiście ten ciężar to jest tak zwany ciężar statyczny. Dodatkowo konstruktor samolotowy musi wziąć pod uwagę ciężar dynamiczny, przeciążenia. Nie wiem, ilu z Państwa latało ostatnio samolotem, ale czasami pilot mówi, proszę Państwa, proszę zapiąć pasy, bo wchodzimy w obszar turbulencji i możemy odczuwać podskoki, takie drgania tego samolotu. Jakbyśmy popatrzyli na skrzydła, to one nawet nieźle drgają do góry, do dołu. Czyli te obciążenia dodatkowe trzeba wziąć pod uwagę, które dochodzą z przeciążeń turbulencyjnych do tego samolotu. No ale oczywiście to jest za mało, ponieważ gdyby samolot już leciał, był skonstruowany tylko na wagę jego statyczną plus te turbulencje, a coś by się popsuło, jakaś jedna śrubka się odkręciła, to by wystarczyło, żeby się połamał w powietrzu. Więc dodatkowo mnoży się ten ciężar tak zwanym marginesem bezpieczeństwa. Ten margines bezpieczeństwa zależy od konstrukcji, od firmy, jaka produkuje samolot. Podobny samolot do Tu-154 w Stanach Zjednoczonych jest Boeing 727. Rozmawiałem z konstruktorem tego samolotu, głównym konstruktorem Boeinga, żeby się skonsultować, żeby dostać więcej wiedzy w czasie, kiedy budowałem ten swój model. On powiedział, że konstruktorzy rosyjscy są bardzo dobrzy, niemniej jednak oni muszą wziąć pod uwagę i zawsze biorą pod uwagę, że technologia w Rosji czy wcześniej w Związku Radzieckim nie była tak precyzyjna, jaka jest na Zachodzie. W związku z tym ten margines bezpieczeństwa jest wymagany trochę większy, jest używany większy w konstrukcjach samolotów rosyjskich. Tak więc na przykład ten Boeing 727 ma 2 dźwigary, a Boeing, przepraszam, Tu-154 ma 3 dźwigary. Jest to znaczne wzmocnienie skrzydła, dlatego te skrzydła są wyjątkowo dobrze, mocno zbudowane. Każdy z tych dźwigarów, jego poprzeczny wygląd przekrojowy jest pokazany tutaj. No, dla oczywiście konstruktorów, inżynierów, każdy wie, że to jest belka, że jest, te górne półki są potrzebne do obciążeń rozciągających i ściskających. One przenoszą zdjęcia tego skrzydła. Ja w swoim modelu starałem się jednak to skrzydło zrobić minimalnie wytrzymałe. W normalnym skrzydle są takie dodatkowe elementy, one się nazywają stringers, po angielsku, nie wiem jak się nazywają po polsku. Jak? Ścięgno. Ścięgna, tak? Ścięgna. To są takie teowniki, całowniki, po prostu takie elementy, które są przynitowane od środka do skrzydła, żeby je po prostu usztywnić, zrobić mocniejsze. Ja stwierdziłem, że nie będę ich dodawał, w ten sposób moje skrzydło będzie troszeczkę słabsze. Jak już miałem model samolotu, to w następnym etapie trzeba również zrobić model drzewa. No, w tym wypadku przeszukałem literaturę i zrobiłem eksperyment i przyjąłem parametry tego drzewa, to jest parametry brzoza numer 1. Kiedy opublikowałem pierwsze swoje wyniki, dostałem bardzo dużo e-maili z Polski, niektórzy z tych nadawców mówili: no to jest amerykańska brzoza, rosyjskie brzozy są silniejsze. No, oczywiście ja nie znam rosyjskich brzus, także nie wypadało mi nic innego, tylko przyjąć model numer 2 brzozy. No i to są oczywiście parametry metalu, aluminium, duraluminium, które są wzięte prosto z strony internetowej z Rosji. Tak wygląda model matematyczny tego samolotu skrzydła. Te żółte to są właśnie te dźwigary, te zielone to są żebra. Żeby upewnić się, że mój model, jak już jest budowany, dobrze się zachowuje, zrobiliśmy również eksperyment. Ten eksperyment polegał na tym, żeby zbudować krawędź przednią tego skrzydła i strzelić do tego skrzydła w moim laboratorium z takiego specjalnego działa, który potrafi rozpędzić masę do prędkości samolotu. Potrzebne to było dla mnie, czy zobaczyć, żeby uwiarygodnić, że mój model zachowuje się podobnie jak rzeczywistość. W tym wypadku widzimy odkształcenie tak zwane plastyczne na krawędzi tego skrzydła i w modelu matematycznym identyczne odkształcenie plastyczne. Jeżeli zobaczymy, tutaj jest eksperyment, maksymalne odkształcenie jest co do milimetra, dokładnie takie same w modelu, jakim jest w eksperymencie. Również wziąłem eksperymenty, jakie zostały zrobione i opublikowane w literaturze. Tutaj jest pokazany eksperyment zrobiony w NASA Langley, gdzie oni zbudowali część kadłubu Boeinga 727, który jest akurat bardzo podobny do naszego tupolewa, więc z małymi zmianami mogliśmy zrobić dodatkowy model, żeby zobaczyć, czy zachowanie się struktury wewnętrznej kadłuba jest podobne. To jest eksperyment rzeczywisty w czasie setnych sekundy. To jest model, jaki NASA zrobiła. To jest nasz model. Wydaje się bardzo dobrze odzwierciedla zachowanie tego kadłuba. Jeżeli popatrzymy na zachowanie się drzewa, zrobiliśmy eksperyment w takiej belce, gdzie na dwóch końcach jest ona podparta, a w środku jest obciążana. Ta krzywa to jest eksperyment prawdziwej brzozy. No, prosiłem przez internet w swoich wystąpieniach, że jakby ktoś mógł przysłać mi tą rosyjską brzozę, to ja ją oczywiście będę mógł scharakteryzować, ale nikt mi nie przysłał ani kawałka, więc musiałem kupić w Ameryce taką brzozę, która jest po prostu używana do prac naukowych i to jest efekt tego eksperymentu. Moja matematyczna brzoza numer 1 jest pokazywana tą linią. Każdy inżynier by powiedział i zobaczył, że jego maksymalna wytrzymałość jest w moim modelu 4 razy większa niż w eksperymencie. Czyli moje drzewo jest 4 razy mocniejsze od drzewa brzozy, jaką w eksperymencie zbadałem. Patrząc na informacje w raporcie MAK, w raporcie Millera, Zdecydowałem wziąć kilka przedziałów obliczeniowych, jeżeli chodzi o wektory prędkości, samolotu, ułożenia samolotu. No i wziąłem również tą brzozę, ponieważ jest powiedziane w raporcie MAK, że to była brzoza od 30 do 40 cm. No to wziąłem 44 cm, czyli 10% więcej niż największa średnica tej brzozy. Czyli mam brzozę, która jest 4 razy mocniejsza jako materiał i jako kształt jest 10% grubsza od brzozy rzeczywistej. Natomiast mój samolot ma troszeczkę słabszy skrzydło. Żeby rozpocząć badania mechaniczne, trzeba było najpierw obliczenia zrobić za pomocą programu CFX. Profesor Gosiewski tutaj miał książkę, którą chciałem pokazać w tym miejscu, ale nie ma książki w tej chwili, którą napisał właśnie na ten temat. Profesor Gosiewski jest ekspertem w tej dziedzinie. Także ja po prostu użyłem tą samą technikę, metodologię, jaką profesor wypisuje w swojej książce, opisuje w swojej książce. Po obliczeniach ciśnień z tego programu CFX przenieśliśmy je do programu LS-Dyna, żeby ustalić, żeby użyć tak zwane ciśnienia dynamiczne, aerodynamiczne w naszym modelu. No i teraz jest symulacja. Tu mamy samolot, widzimy zielonym skrzydłem, cały samolot jest czerwony, uderza w żółtą brzozę. To jest czas w sekundach. W około 0,02 sekundy ten samolot praktycznie przecina tą brzozę. Jest to bardzo dynamiczny, bardzo szybki proces. Samolot leci 80 metrów na sekundę. Przecina brzozę, która ma 44 cm, czyli mniej niż pół metra średnicy. W ciągu fragmentu sekundy cały ten samolot przelatuje przez tą brzozę. Druga symulacja. Symulacja to jest obraz zachowania się samolotu wyliczony przez komputer. Jest to nie jest co ja sobie wyobrażam. My dajemy ten model, bierzemy ten zachowanie materiałowe, całą fizykę i matematykę, która jest włączona w tym programie LS-Dyna i zostawiamy ten komputer z tak zwanymi parametrami początkowymi, aby on obliczał przez tydzień, załóżmy tą 1/10 sekundy czasu rzeczywistego. Jest to bardzo drogi proces, jeżeli z punktu widzenia komputerowego. Widzimy z bliska, jak fragment tej części przedniej tego skrzydła odrywają się, są rozrywane. Niemniej jednak dźwigal numer 1 przecina tę brzozę na dwie części. Ta brzoza od tego impulsu dynamicznego stara się położyć tak do tyłu, wzdłuż lotu tego samolotu. Musimy sobie przypomnieć na zdjęciach, że brzoza we Smoleńsku leży prostopadle do lotu samolotu. Jest to zagadka, której do tej pory nie potrafiliśmy, na którą nie potrafiliśmy odpowiedzieć. W każdej symulacji widzimy zniszczenie tej krawędzi przedniej. W każdej symulacji drzewo jest przecięte. W każdej sytuacji samolot odlatuje z całym skrzydłem, niezależnie od prędkości, wektora i jego położenia tego samolotu. Oczywiście jak mamy model matematyczny, możemy zapytać się tego modelu, pokaż nam naprężenia. Te naprężenia będą dynamicznie przechodziły przez strukturę tego materiału, będzie widać tak zwany przepływ fal podłużnych i poprzecznych. Dla inżynierów to jest chleb, że tak powiem, powszedni. Ale warto zapamiętać właśnie ten moment tutaj, że ta wyrwa jest około 60 do 80 cm, to jest około dwóch średnic tego drzewa. I w każdej tej symulacji ta część tego skrzydła musi być zniszczona. Ona jest zrobiona z cienkiej blachy, także nie jest to dziwne chyba dla nikogo, że ta część musi być zniszczona. Tak jak nie powinno być dziwne, że ten dźwigal przełamuje tą brzozę, bo ten dźwigal jest zbudowany w dużo solidniej części materiału. Dlatego też moje konkluzje w tej części symulacyjnej mówią, że niezależnie od położenia, od orientacji, od wektora prędkości tego samolotu, nie dostałem ani jednej symulacji, która by spowodowała urwanie tego skrzydła. A ponieważ moje skrzydło było słabsze od prawdziwego, a ponieważ moje drzewo było mocniejsze od prawdziwego, więc dużym marginesem pewności mogę powiedzieć, że punkt w raporcie MAK-u, który mówi, że samolot stracił skrzydło na tym drzewie, jest nieprawdziwe. Muszę tutaj podziękować kolegom z zespołu parlamentarnego, których nie znam, kolegom inżynierom, którzy pracowali. Znam jednego Marka Dąbrowskiego, który tutaj w Polsce pracuje i pomaga nam dostarczyć pewne informacje, które zbierają jak mróweczki. Na przykład w tym wypadku zrekonstruowali to skrzydło. I co ciekawe, z tej rekonstrukcji widać, ta część numer 9 powinna być właśnie, to jest ta krawędź przednia, powinna być całkowicie zniszczona. We wszystkich moich symulacjach ta część zostaje zniszczona, wyrwana z tego skrzydła. A tak się akurat zdarzyło, że ta część nie jest zepsuta, nie jest zniszczona. Czyli jeżeli tak, a wszystkie moje symulacje mówią, że to drzewo przy uderzeniu w to skrzydło musi wyrwać przynajmniej 60-80 cm, a tej wyrwy nie ma, no to znaczyłoby, że ten samolot w ogóle nie mógł uderzyć w to drzewo. Następnym tematem, jakim się zająłem, to jest upadek tego samolotu do góry nogami. Ponieważ dr Żyludziński rozwinął całą swoją hipotezę, w której mówi, że według niego nastąpiły dwa wybuchy w tym samolocie. Te wybuchy spowodowały rozbicie tego samolotu na części. Nie wiem, czy Państwo czytali ten raport, w każdym razie on jest dostępny, rozumiem, na stronie internetowej zespołu parlamentarnego. No, ja jestem sceptykiem zawsze, nawet do swoich kolegów, i sprawdzam ich teorię tak samo. Więc mówię, ok, załóżmy, wiemy, że ten samolot przewrócił się do góry nogami, no to zobaczmy, co by się stało, gdyby ta część wewnętrzna tego samolotu, tego kadłuba, by upadła z prędkością w tym wypadku prawie 10 m/s. No to co widzimy? Tak zwane wręgi, takie mniej okrągłe wzmocnienia w samolocie łamią się. Tutaj jest sufit, tu są ściany tego samolotu, to jest podłoga, po której chodzą pasażerowie, to jest miejsce, gdzie się chowa bagaże, czyli to jest spód samolotu, tu jest jego góra. Jeżeli zrobimy innego typu symulację i dodamy obrót wokół własnej osi, to zachowanie jest troszeczkę inne, mamy inercję, która wyrzuca tą część tej ściany na drugą stronę, ale w dalszym ciągu jedna ze ścian i sufit są pod podłogą. Czyli niezależnie od modelu, jaki przyjąłem, zawsze sufit, jedna czy druga ściana zostaje pod podłogą. To nie jest pozycja tych części, jaka była zaobserwowana na zdjęciach wraku tego samolotu zaraz po tej katastrofie. Zaraz po tej katastrofie na zdjęciach widać, że jedna ściana jest na jednej stronie tej części tego samolotu, a sufit i druga ściana po drugiej stronie. Nie pod spodem, ale na zewnątrz. W takiej konfiguracji żadne z moich symulacji nie były w stanie otrzymać. CNN, stacja telewizyjna w 2008 roku pokazała symulację w Sandia National Lab, która pokazuje, jak by się zachował ten kadłub, gdyby w środku był wybuch. Oni to robią oczywiście dla Stanów Zjednoczonych, bo boimy się terroryzmu. Tu widzimy, po wybuchu pęka stóp przy suficie i ścianie, ten samolot, tak jak widzimy, i otwiera się ten sufit, i otwiera się ta ściana. Możemy sobie wyobrazić, że teraz, po takim zachowaniu, gdyby upadło do góry nogami, to rzeczywiście moglibyśmy otrzymać sytuację, jaka jest widoczna na tym zdjęciu. To jest podłoga, to jest jedna ściana, tutaj widać drugą ścianę, a to jest sufit. Nie wiem, czy Państwo dochodzicie do takiej samej konkluzji, no ale tak mówi ta symulacja i tak mówi to zdjęcie. Także na tym zakończę swoją prezentację i oczywiście chętnie odpowiem na pytania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panu Profesorowi, a teraz możemy przejść do drugiej części. Jeżeli Państwo mają pytania, mikrofony są na sali, to prosimy o zadawanie pytań. Pan Profesor poprowadzi dyskusję. Prosiłbym tylko, żeby pytania dotyczyły części, że tak powiem, naukowej, eksperymentu, które Pan Profesor prezentuje. Może początek drobne sprostowanie, to nie tyle ja wyliczyłem, co mój zespół. Mam duży zespół pracowników młodych, którzy na przykład stoją już przedstawiciele i naprawdę dużo już potrafią. I tak jak tu Pan Rektor powiedział, bardzo bym prosił o pytania naukowe lub popularno-naukowe. Proszę bardzo. Panie Profesorze, korzystając z okazji, chciałbym Pana powitać w pięknym Białymstoku, moim rodzinnym mieście. Jest to przypadek, gdzie się spotkaliśmy, dlatego że ja od 27 lat mieszkam też w Stanach Zjednoczonych. Jestem tu na dwutygodniowym urlopie u mojej mamy, naszej matki. Jest mi miło, witamy Pana. Panie Profesorze, ja mam dwa pytania. Jedno pytanie związane z katastrofą, drugie takie bardziej osobiste. Pierwsze, ja rozumiem, że w momencie, kiedy samolot uderzał w tą wzorę, to był jeszcze w całości. Pytanie drugie z tym związane, ja rozumiem, że brzoza, gdyby tej brzozy nie było na trasie samolotu, to on by się nie rozbił. Czy to tylko jest maleńki fragmencik powodujący no inny układ, ja nie mówię o wybuchu, inny układ samolotu. Czy nie przypomina tu sytuacji obrazowej, jak człowiek się przewraca i wiadomo, że się przewróci, a jeszcze takie przewrotki zaczęły łupami. I to ten kamień powoduje tylko to, że upadnie na lewą stronę twarzy lub na prawą, ale generalnie nie zmieni przyczyny upadku. Czy to jest tylko maleńki fragment? Bo ja, Panie Profesorze, absolutnie wierzę w Pańskie ustalenia, czego dowodem jest tu obecność gremiów naukowych z Białegostoku, z tym, że podstawowe moje pytanie, czy brak brzozy spowodowałby, że samolot i pasażerowie by się uratował? I mam drugie pytanie, które jest związane z wczorajszym Pańskim wystąpieniem w telewizji. Mama mnie zawołała, mówi, chodź, zobacz, występuje Pan Profesor, na którym Ty będziesz jutro spotkać. Panie Profesorze, czy nie czuje Pan dyskomfortu? Bo prowadzący ten program mieli jako ogrupowo się połączyć z członkami komisji badającej i żaden z tych członków komisji nie chciał się z panem spotkać. To znaczy to jest moje obiektywne zdanie, dlatego że ja na to wszystko patrzę z daleka, ja zjadę do możliwego z chwili kolony i ewentualnie z internetu. Moim zdaniem ci panowie nie chcą się z panem spotkać nie dlatego, że nie wierzą w to, co pan mówi, nie wierzą w efekt pańskich badań, tylko jest spowodowane to, że być może oni mają zakaz występowania do członkowi komisji, a dwa, oni uważają, tak jak ja może uważam, że generalnie ścięcie czy nieścięcie tej drodze nie zmieniłoby końcowego efektu tego wypadku, czyli rozbicia się samolotu. Czy pan nie uważa, że może to spowodować w jakiś sposób obniżenie pańskiego autorytetu na terenie, oczywiście na terenie Polski? Nie mówię o autorytetach naukowych, bo oczywiście całe towarzystwo i źródła naukowe panu wierzą jako naukowcowi, ale nie zmieni pańskiego autorytetu w opinii publicznej, która widzi. No twierdził, autorytetów katastrof lotniczych nie chcą się z nim spotkać. Nie zdają sobie sprawy z tego, że oni być może nie spotykają się dlatego, że panu nie wierzą, tylko uważam, że to nie ma sensu, bo to jest jeden z dobrych elementów katastrofy, który nie miał wpływu. Dziękuję. Dziękuję bardzo, ale bym bardzo prosił, te pytania były krótsze, bo ja nie jestem w stanie spamiętać i kolega tu będzie może zapisywał, żebym miał możliwość powiedzieć. Rozumiem z pamięci, że pierwsze to było... Czy ta brzoza miała jakikolwiek wpływ generalnie na końcowe efekty planu. Jakby jej nie było, ja rozumiem, że samolot się uratował. No tak można powiedzieć. Gdyby brzozy nie było, to samolot mógłby się uratować, ponieważ jakbyśmy popatrzyli na tą linię, to jest linia pionowej trajektorii, która została wyznaczona przez doktora Nowaczyka. I on twierdzi, że ten samolot w ogóle nie uderzył w to drzewo, czyli jej nie było, tej brzozy. Tak można powiedzieć, tak? No i, ale jednak co się stało? No jednak ten samolot uległ katastrofie pomimo to. Czyli brzoza nie była elementem wpływającym na tą katastrofę. Okay? Jeżeli tak, i potwierdza to również fakt, że ta krawędź przednia nie jest zniszczona, czyli nie doszło do zderzenia samolotu z drzewem, bo jakby doszło, to musiała być zniszczona ta krawędź. No ale dlaczego doszło do katastrofy w takim razie? No więc tutaj ani doktor Nowaczyk nie potrafił odpowiedzieć, dlatego mamy doktora Szuladzinskiego i on tłumaczy, że coś się musiało drastycznego w tym punkcie zdarzyć. Bo samolot 100-tonowy, który leci tak wzdłuż linii prostej, a leci i do tej pory mamy informację, że on nie jest nawet przechylony w tym momencie, czyli nie mógł utracić znowu skrzydła, bo jakby utracił skrzydło, to musiałby być przechylony, a do tego miejsca nie jest przechylony. I nagle zmienia kurs, żeby się rozbić w tym rejonie. Mało tego, w tym momencie, czyli patrząc na trajektorię MAK-u, to jest jakieś 30 parę metrów, patrząc na trajektorię doktora Nowaczyka za pomocą pomiaru TAPS, to jest 20 parę metrów, jest w powietrzu i wszystko, cały prąd elektryczny, wszystko znika. Czyli coś się musiało zdarzyć w tym punkcie, co spowodowało brak prądu elektrycznego. Ja mówię, że tak tłumaczę to, co jest w raporcie z pamięci, także polecam przeczytanie tego, bo tam jest dokładnie to wyjaśnione. W każdym razie wygląda to dla mnie dość rozsądnie, że coś musiało tu się zdarzyć, żeby zmienić kurs tego samolotu i coś musiało się zdarzyć tutaj, to w powietrzu, żeby wyłączyć cały prąd w całym samolocie i oczywiście już od tego miejsca widzimy całą posianą obszar częściami, małymi fragmentami, które są dowodem na eksplozję. Doktor Szulaniński mówi Tutaj musiała być pierwszy wybuch, bo ten wybuch zmienił kierunek lotu tego samolotu. Tutaj nastąpiła już całkowita destrukcja, drugi wybuch w tym samolocie. Czyli brzoza jest zupełnie tutaj nieistotna i wszystko, co zrobiłem, ja i moi doktoranci, w zasadzie jest czystą publikacją naukową, którą oczywiście chętnie opublikuję, ale nie odpowiada, co się stało, tylko co się nie stało. Okay? Czyli moja praca była, dała jakiś plus, ale dała plus przez eliminację. Nie odpowiedziała, co się stało, tylko co się nie stało. Dlatego, że ja mówię, patrzę na to wszystko z dystansu i wiadomości mam urywkowe i sprawa brzozy tak została rozmuchana, że ja byłem świecie przekonany, że ta brzoza jest jednym z podstawowych elementów tego wypadku, że w samolocie zaczepił o brzozę tego wypadku. Okej, chciałem jeszcze drugi, bo Pan wspomniał o tym, że nikt nie, z ekspertów w Polsce nie chce się ze mną spotkać. Dodam nawet, że są różne gazety, które piszą, że ja nie jestem w ogóle profesorem, że ja jestem uczę w szkole zawodowej, jak mieszać beton. Inny taki list, który dostałem, to napisał: Panie Binienda, już Pan kariery nie zrobi w Polsce. No, co mi pozostaje? No, ja liczę na swoich kolegów, ale nie mam wpływu na opinię oczywiście tamtych panów. My wiemy, w Stanach Zjednoczonych mamy dużo więcej swobody. Mamy, ja jako profesor na uczelni mam swobodę akademicką, to się nazywa academic freedom. Jest to naprawdę idealna rzecz. To jest, nigdzie na świecie nie ma takiej wolności, jak ja, profesor w Stanach Zjednoczonych, na uczelni w Stanach Zjednoczonych. Nawet prezydent mojej uczelni nie może mi powiedzieć, co robić albo czego nie robić, jeżeli chodzi o pracę naukową. Oczywiście takie listy, jak mówiłem, które mnie opływają, przychodzą również do mnie, przychodzą do mojego prezydenta nawet na uczelnię. I oczywiście mam prezydenta na poziomie, bo on przyszedł do mnie do pokoju pewnego dnia i powiedział: Panie doktorze, gratuluję Panu, musi Pan robić coś ważnego, bo takich listów... Nie ma profesor Freedom, tylko musimy tu wprowadzić polski reżim i zwracam dyskusję i proszę o inne pytania. Proszę. Po drodze samolot zbliżając się do ziemi przeciął linię wysokiego napięcia przebiegające wzdłuż drogi. Przynajmniej takie napięcie było widać. Czy to mogło mieć jakiś wpływ? Czy to było badanie? Ja nic nie wiem na temat linii wysokiego napięcia. Proszę następne pytanie. Dalej. Panie Szczerze, mam pytanie do czy to prawda, że słyszałem, że Pan Profesor brał udział jako ekspert w analizie wypadku Columbia? Moja metodologia, taka sama, była używana w analizie katastrofy, o to Pan chodzi, katastrofy, tak. W tym wypadku braliśmy pod uwagę szukanie miejsca, w którym miejscu kawałek materiału izolucyjnego przełamało krawędź przednią zrobioną z carbon-carbon composite, czyli włókno węglowe i matryca węglowa skrzydła Columbia. Znaleźliśmy to i to miejsce wytłumaczyliśmy, dlaczego cała katastrofa nastąpiła. Kiedy dziura się zrobiła w tej krawędzi, gorące powietrze mogło wejść do środka, do tego skrzydła, roztopić jego strukturę wewnętrzną przy lądowaniu, przy wchodzeniu do atmosfery i cały proces rozpadu kolanki się rozpoczął. Jeszcze jedno może takie prozaiczne pytanie. Panie profesorze, a kto to pana do tego zaprosił? Do tego procesu badawczego nad wypadkiem promokalami? Proszę pana, ja rozwijam jako część tak zwanego konsorcjum razem z NASA i FAA, NTSB i wszystkich producentów silników odrzutowych właśnie tą metodologię. I zaproszono używanie tej metodologii do tego procesu. Czy to wystarczy? Bardzo dziękuję. Oglądałem pana wypowiedź też w telewizji Trwam. Pytania to było retoryczne. Myślę, że państwo zrozumieli, o co chodzi w kontekście opinii przez na tam państwa temat, jeśli chodzi o specjalizację. Dziękuję bardzo. Pan profesor mówił o wybuchu. Ja powiem szczerze, że o tym nic nie słyszałem. Czy panowie moglibyście wyjaśnić troszeczkę więcej kwestię tego wybuchu, kwestię śladu? Jak to mogło się stać? Jeżeli państwo są oczywiście tym zainteresowani, bo jest to jedna z przyczyn śmierci wszystkich pasażerów na pokładzie. Przepraszam, to ja pozwolę sobie odpowiedzieć. Martynie Misiewicz, jestem szefem biura zespołu parlamentarnego, którym kieruje poseł Antoni Macierewicz. W zeszłym tygodniu w środę był prezentowany końcowy raport doktora inżyniera Grzegorza Szuladzinskiego z Australii, który od ponad 40 lat zajmuje się badaniem katastrof lotniczych, które właśnie dokonały się poprzez wybuch. Pan dr Szuladzinski, w dużym skrócie, bo dzisiaj jest bardzo ważny gość, w dużym skrócie, pan dr Szuladzinski twierdzi, to jest jedna z hipotez, to nie jest tak, że zespół zakończył już pracę, uznał, że były dwa wybuchy i już. Pan dr Szuladzinski uznał, że pierwszy wybuch, który był równoznaczny ze pierwszym wstrząsem, który wykazał profesor Nowaczyk, nastąpił na skrzydle. I dopiero wtedy, przy drugim wstrząsie, który wykazał profesor Nowaczyk, nastąpił drugi wybuch już w środku samolotu, w kadłubie, co spowodowało rozwarcie i upadek do góry nogami z wywiniętymi burtami, co można było zobaczyć na ostatnim zdjęciu. Jest to raport końcowy doktora Szuladzinskiego, który jest dostępny na stronie zespołu smoleńskiego. To jest smoleńskzespol.sejm.gov.pl i tam można się z tym zapoznać. Dziękuję. Panie profesorze, ja mam takie już pytanie bardzo techniczne, co prawda ja nie jestem specjalistą, chociaż pracuję na uczelni, ale jestem chętny. Natomiast trochę przeczytałem w internecie i są jakieś tam głosy, troszeczkę próbujące dyskutować, na przykład tam, że przyrządza ta ma, że tak powiem, strukturę generalnie taką kompozytową, że wytrzymałość w puszczach jest większa niż stół. Tam to wszystko uwzględnia. Po drugie, tam jeszcze piszą, że metoda elementów kończelnych stosowana w symulacjach, w symulacjach bez zagęszczenia powoduje, że jest jakby zmniejszona jakby wytrzymałość tej przody, zwiększona wytrzymałość tego elementu skrzydła, że trzeba to metodę zagęszczenia stosować. No jeszcze tam inne, że te jakby zniszczone kawałki tej przody są, jakby znikają, wypadowują, a one przecież pozostają. Jeszcze ja tak powracałem do tego pierwszego wątku, że jeżeli ta przoda została przez pierwszy dźwigar jakby ściemna, to ten dźwigar to nie jest coś, jak widziałem, takiego ostrego, coś polskiego, że on bardziej nie przewrócił zdrowy, czyli taki najsłabszy element, który wykorzenia, żeby się przywróciło. Czy mógłby Pan na kwestię do sprawiedliwości? Proszę Państwa, profesor Binienda, specjalist od mechaniki, aerodynamiki, wytrzymałości. Natomiast nie jest specjalistą od chemii, więc... Nie, to pytanie było mechaniczne. Mechaniczne, tak. Czy drzewo jest... Pana, no chyba Pan się zna na mechanice. Czy drzewo jest anizotropowe, czy izotropowe? Oczywiście. I... Witka brzozowa Pana może przeciąć na pół. Proszę to zapamiętać. Dobrze. Ja bardzo proszę o grzeczniejsze komentarze, jeżeli można, bo jeżeli będziemy w ten sposób mówić, to ja wstanę i wyjdę stąd. Proszę Pana, to jest... Dzień dobry. Składają 12 sekund, rozumie Pan? I niech Pan ich zatrudni. I Pan ci wtedy znał. Dzień dobry. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry, można? Pan nie zna i wie Pan, że spalarnia, która będzie tu w Białymstoku, będzie kosztowała 600 milionów złotych. A Białystok nie kosztuje, bo to jest tego. Dzień dobry Panu. Kłaniam się bardzo nisko i chciałem przede wszystkim podziękować w imieniu całej sali, że Pan zechciał tu przyjechać do nas i z nami porozmawiać i wytłumaczyć. Mam teraz takie pytanie. Pierwsze pytanie. Jeżeli uda się sprowadzić wrak do Polski, czy będzie Pan uczestniczył w badaniach? Pierwsze pytanie. Drugie pytanie to jest takie. Czy nie obawia się Pan o swoje bezpieczeństwo w naszym kraju? Bo nawet pewny jestem tego i nie obawiam się niczego, że nawet na tej sali może być i są osoby, które na pewno nie będą Panu życzliwe. Dziękuję Panu bardzo i życzę zdrowia. Dziękuję bardzo. Szkoda, że są tacy ludzie, którzy życzą mi źle. Ja jestem czystej wody naukowcem. Nie zajmuję się żadnym innym tematem jak naukowym aspektem dynamicznym, który panowie inżynierowie oceniają. Przedstawiam ten wykład z tymi problemami na całym świecie przed ekspertami z całego świata. Nigdzie nikt się tak niegrzecznie nie odzywał jak tutaj. Nikt mnie tak nigdy nie oceniał na całym świecie. Wiem, że to jest część ludzi, że jest druga część, która myśli inaczej. No nie wiem, co ja mogę zrobić, żeby jakby w sposób kulturalny, merytoryczny rozpocząć, mam nadzieję, dochodzenie do prawdy. Zaproponowałem na przykład ekspertom, zaraz po przyjeździe na pierwszym swoim spotkaniu telewizyjnym, usiądźmy razem przy wspólnym biurku, pokażcie swoje wyniki, ja pokażę swoje wyniki. No i wtedy będziemy mogli przedyskutować. Na drugi dzień się okazało, że przekręcono w gazecie moje słowa, że ja się wycofuję ze swoich wyników. A druga strona powiedziała, że w ogóle nie wie, nie chce wiedzieć i nie ma zamiaru wiedzieć. No ja nie wiem, czy ja mogę więcej zrobić naprawdę, proszę Państwa. Staram się odzywać się do swoich kolegów w sposób kulturalny, z szacunkiem, z nadzieją, że oni również w stosunku do mnie będą mogli się tak samo odnosić. Mam nadzieję, że nikt mi nie życzy nic złego i że mnie nie skrzywdzi, ale nie mam na to wpływu, jeżeli tacy są ludzie, którzy mnie nienawidzą. Tylko nie wiem za co. Bo tu widzę, że nie wiem, czy to prawica, czy lewica, tu stoi w każdym razie. Proszę bardzo. Przepraszam. Ja chciałem uzyskać odpowiedź na pytanie, czy jeżeli brak zostanie sprowadzony do Polski, czy pan będzie uczestniczył w badaniach? Czy będzie możliwość? Nikt takiej propozycji mi nigdy nie dał. Nie mogę mówić o czymś, co takiej propozycji nie dostałem i nie wiem, czy taką propozycję ma zamiar dać mi. Ale także... Przepraszam, jeszcze mam pytanie. Jeżeli będą, załóżmy, naciski takie ze strony np. Polonii amerykańskiej, Macierewicza, czy będzie możliwość taka? No ja proszę pana, jestem... Nie umiem tak wyobrażać sobie... No dobrze, to dziękuję. Witam, moje nazwisko Kamil Urban, jestem działaczem społecznym z Białegostoku. Chciałbym bardzo podziękować panu profesorowi za przyjazd, za bardzo ciekawy wykład. Naprawdę mnie zainteresował. I mam takie pytanie króciutkie. Czy próbował pan swoim wykładem zainteresować Kongres Stanów Zjednoczonych? Bo w poprzedniej kadencji był jeden z kongresmenów, który wniósł uchwałę o powołaniu Międzynarodowej Komisji. Ta uchwała utknęła w którejś z komisji, przyszły wybory i prawdopodobnie kontynuacja. Natomiast pytanie, czy próbował pan zainteresować tym wykładem właśnie Kongres Stanów Zjednoczonych? Bo być może tam coś dało mi się jakby wtedy. Dziękuję bardzo. Proszę. Odpowiedź jest tak. Czy ja mógłbym? Proszę. Dzień dobry, dobry wieczór, witam Państwa. Ja myślę, że pana profesora Wisława Biniendę powitaliśmy bardzo gorąco i chciałem się do tego dołączyć. I moim zdaniem może trochę w złym kierunku idzie nasza dyskusja, bo my tu jesteśmy zbyt licznym zbiorowiskiem, żeby dyskutować na temat, czy to właśnie badanie pana profesora powinno być, czy jest dobry, czy niedobry. Moim zdaniem bardzo się cieszę z tego i chciałem dołączyć, jeszcze żałuję, że nie ma pana Antoniego Macierewicza, bo tam na niego bardzo plują rządzący i chcieliśmy jego bardzo gorąco pozdrowić, ale przy okazji pozdrowienia dla Politechniki Białostockiej, która i profesora Gosiewskiego, ponieważ były niedawno wybory prezydenta i tutaj tylko Politechnika Warszawska, rektor Citko stanowił stowarzyszenie na rzecz świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To dzisiaj mamy właśnie to spotkanie. Co ja chciałbym powiedzieć? Ja chciałbym powiedzieć w ten sposób, że już w marcu 2010 roku, kiedy pan minister Paweł Gracz, rzecznik premiera, wystąpił publicznie, jak słyszałem na własne uszy i własnymi oczami widziałem, że pan premier Tusk wymanewrował pana prezydenta i będą dwie delegacje katyńskie. Jedna będzie pana premiera z Putinem, a druga będzie pana prezydenta. W związku z tym tutaj chciałbym powiedzieć, że my nie unikniemy sprawy politycznej. Natomiast moim zdaniem, dlatego cieszę się bardzo, że Politechnika się w to połączyła i tu mam pytanie konkretne do pana profesora Gosiewskiego. Jaka jest reakcja naszych profesorów, którzy już są blisko 70 lat i nie powinni bać się, żeby wejść w te relacje i doprowadzić właśnie do tego, o czym się mówi. to znaczy doprowadzić do wspólnej dyskusji, bo przecież symulacja zdarzenia, które przedstawił nam pan profesor Binienda, to zostało opisane u nas w tak zwanym drugim obiegu. Wszystkie, powiedziałbym, widzenie tej sprawy przez pana profesora Szuladzińskiego, Nowaczyka i pana profesora Biniendę. My to ogólnie znamy, ale chodzi o to, jak uruchomić proces, żeby jednak rząd ugiął się i pozwolił uczonym polskim, znającym się na rzeczy, właśnie współpracować razem i doprowadzić do międzynarodowej konferencji. Jeszcze raz niskie ukłony i prośba do pana profesora Gosiewskiego. Jak pan widzi właśnie, żeby uruchomić ten proces? Dziękuję. To jest już pytanie polityczne, nie naukowe i dlatego proszę zadawać tylko pytania panu profesorowi Biniedzie. To jest to, co ja powiedziałem, to jest polityczne? Panie profesorze, jesteśmy zbyt dużym gremium, żeby zajmować się szczegółami. O szczegóły my znamy już. Panie profesorze, ja mam pytanie typowe z zakresu mechaniki. Założenie, jeżeli na przykład po 5 latach będziemy mieli sporadzony ten wrak samolotu, czy jesteśmy w stanie określić, że tam nastąpił wybuch po takim czasie? Naukowcy z dziedziny metalurgii powiedzieli mi, że nawet po dłuższym czasie, za zastosowaniem mikroskopów elektronowych i technik, jakie oni znają, są w stanie określić, czy dane pęknięcie, rozerwanie było dynamiczne, czy niedynamiczne, czy statyczne, jak wygląda powierzchnia rozrywania tego materiału. No ale tak mówię, ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, także powtarzam tylko to, co oni powiedzieli, że nawet po długim czasie jest to możliwe. Niemniej jednak oczywiście z czasem ta możliwość się robi trudniejsza. Jeśli można, chciałabym bardzo serdecznie panu profesorowi podziękować za pana wkład i za to, co pan robi, żeby wyeliminować bzdurne, moim zdaniem, hipotezy zawarte w raporcie MAK, bo oczywiście rozumiemy, że uderzenie o brzoza, nawet gdyby było dużo mocniejsza niż była w rzeczywistości, nie mogłaby spowodować awarii zasilania prądu w instalacji elektrycznej w samolocie. Natomiast rok temu czytałam w Kurierze Chicago, że taką usterkę instalacji elektrycznej mogło spowodować, takie rozerwanie mogło spowodować bomba izoborometryczna. Chciałam się zapytać pana, czy pan oparł się o swoją wiedzę, może, bo ja ten artykuł traktuję jako hipotezę. Czy pan w oparciu o swoją wiedzę prawa fizyki może jakoś ustosunkować się, ocenić sytuację, czy po rozrzucie materiałów, elementów samolotu, po sposobie odjęcia blachy, odwrócenia tyłu samolotu do góry nogami o 180 stopni, czy rzeczywiście jest jakoś prawdopodobne, że to rozłączenie samolotu, prawda, tej tylnej części i ten wybuch na skrzydle mógł być jakoś spowodowany właśnie przez ładunki izoborometryczne. Ja rozumiem też, artykuł był na tyle ciekawy, że rozumiem, że ten materiał jakoś ulatnia się na tyle szybko, że nawet badając po jakimś dość krótkim terminie od momentu wybuchu części braku samolotu, można ten ładunek już się jakoś ulotni i jest nie do zbadania. Natomiast mam samą wiedzę, żeby jakoś potwierdzić prawdę zawartą w tym artykule, czy to jest prawdziwe, że niewielka nawet ilość ładunku izoborometrycznego może spowodować tak silne rozerwanie samolotu, tak duży rozwód. Gdyby mógł pan się jakoś ustosunkować, czy to był spowodowany przez ładunek izoborometryczny. Dziękuję. No ja nie znam takiej bomby. Możliwe, że tak, ja nie wiem, co to jest. Nie jestem ekspertem od bomb, ale jestem przekonany, że w Sandia National Lab, który pokazywałem ich badania, oni od dłuższego czasu używają różnych ładunków i mają najlepszą wiedzę w tej dziedzinie, także prawdopodobnie do nich trzeba byłoby się zwrócić o pomoc, żeby na to pytanie Pani odpowiedzieć. Rozumiem też, że od tych metalurgów, że na pewno będzie można powiedzieć, że coś gwałtownie rozerwało materiał, nawet jeżeli nie będziemy wiedzieli dlaczego i jaki to ładunek to zrobił, ale czy to było od powietrza, czy to było od wybuchu, tą informację można już dowiedzieć się nawet na materiale. A ja, no nie wiem, czy to odpowiedziałem na to, czy jeszcze nie, tak? Proszę pomóc, jakie pytanie, nie? To znaczy, w tym artykule Kurier Chicago, on w bardzo krótkim czasie został w ogóle usunięty z internetu. Pamiętam taką informację, że ładunek izobarometryczny właśnie może zostać uruchomiony na skutek jakiegoś uderzenia wstrząsu, także no gdyby... No to... No, okej, no najpierw musimy mieć ładunek... Chciałabym zapytać, czy taka hipoteza jest po prostu prawdziwa i na ile ona jest prawdopodobna? No tak jak Pani mówi, to może być jedna z hipotez, to trzeba wszystkie hipotezy sprawdzić. No i trzeba to zrobić z ekspertem, który jest ekspertem w tej dziedzinie. W normalnych warunkach katastrofy lotniczej bierze udział około 300 ekspertów, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania po kolei. Każdy z nich jest ekspertem w swojej wąskiej dziedzinie. Myślę, że gdyby rozpoczęto takie śledztwo z taką ilością ekspertów z całego świata, to z pewnością odpowiedziano by na to pytanie również. Tam dalej, pod koniec po lewej stronie już przyszedł. Dobry wieczór, Pani Profesorze, dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Panie Profesorze, dobry wieczór Państwu. Serdecznie Pana przepraszam za powstały incydent wymieniony pozostałych członków na sali. Bardzo serdecznie przepraszam. Panie Profesorze, moje nazwisko Czesława Siemierki. Jestem córką i wnuczką Sybiraka. Wszystko, co działo się na ziemi sowieckiej, tam się bardzo dobrze opowiedział. Był tam 9 lat z rodziną. Z 17 osób wróciło 9, ale nie o tym. Rozmawiałam właśnie z panem profesorem z Politechniki Szczecińskiej i on mi powiedział, że jest taka czynność, co się nazywa chorobotografia gazowa. I ta czynność mówi, czy był wybuch, czy nie. Ale żeby wykryć ten wybuch, to trzeba tylko 48 godzin, bo to, co siada na szkle w samolocie i płuca pasażerów, to tylko w ciągu 48 godzin można sprawdzić. A u nas wiadomo, misja specjalna pani Mitgardas pokazała, co Sowieci robili z brakiem. Wiadomo, że były teraz wśród Sowiet słuchacze, świetnie pamięci, co tam ludzi, o których wszyscy wiemy, i nie badano rentgena płuc, tylko robiono tomografię komputerową. On mówi, tomografię się robi dla żywych, a nie dla umarłych. A właśnie chodzi o płuca. Pytanie brzmi, czy to jest prawda, że już teraz, gdy ściągniemy wrak, to dojdziemy czy nie, czy był wybuch, czy nie. Dziękuję bardzo. Ja odczytuję w Pani pytaniu nadzieję, że to zrobimy. Ja też mam nadzieję, ja jestem optymistą. Także bądźmy optymistami, miejmy nadzieję, że wrak wróci, miejmy nadzieję, że badania autopsji będą zrobione w przyszłości dokładniej i dowiemy się prawdy, jakakolwiek ona nie jest. Jak zmienimy rząd. Jakakolwiek ta prawda nie jest. Ja jako naukowcy, każdy naukowiec dąży do prawdy. To jest taki taka nasza przywara chyba naukowa. Po prostu chcielibyśmy zrozumieć, jak coś się zdarzyło i nie po prostu żaden naukowiec nie spocznie, póki wszystkie elementy nie pasują. Jeżeli coś nie pasuje, to znaczy, że że jest jakiś tam problem. Jeżeli chodzi o niszczenie wraku, to mogę powiedzieć, że w dokumencie chicagowskim, według którego procedowano, tak przynajmniej raport MAK twierdzi, załącznik 13, jest napisane, jak krok po kroku taką katastrofę trzeba badać. Jest w pierwszym punkcie, że trzeba wszystkie elementy wraku znaleźć, opisać, udokumentować, zrobić zdjęcia, zmierzyć pozycję, nie ruszać. Dopiero po dokumentowaniu jest drugi punkt. Zebrać wszystko w zamkniętej hali. W trzecim punkcie dokonać rekonstrukcji. I tak punkt po punkcie te wszystkie punkty były gwałcone przez Rosjan. Taka jest prawda. I to nie były gwałcone przez kogoś, kto nie wiedział, jak to się robi, bo instytucja MAK jest akredytowaną instytucją w ICAO w Kanadzie i dokładnie wie, jak to się robi, bo robili to i robią później zgodnie z standardami światowymi. Jeżeli w tym wypadku zdecydowali nie robić tego z tymi standardami, to musieli mieć jakiś ku temu powód. Jaki? Nie umiem na to odpowiedzieć, ale wiem na pewno, że wszystkie punkty w tym dokumencie są pogwałcone. Dobry wieczór. Dobry wieczór. O kilka słów na temat metody elementów skończonych, żeby objaśnić to pojęcie. Okej. Metoda elementów skończonych to po prostu jest reprezentacja matematyczna materiału ciągłego przez elementy. Mogą być one, jest wiele różnych elementów, mogą być elementy, które się nazywają po angielsku shell elements albo brick elements, ja nie wiem dokładnie jak to są. Powłokowe. Okej, powłokowe, prostokątne. Cegłowe. Cegłowe, tak. Okej, każdy z tych elementów można używać i opisywać różnymi materiałami w środku, czy to mogą być ortotropowe, czy anizotropowe, czy izotropowe. I ta reprezentacja daje nam możliwość zachowania się tej struktury z tym materiałem i tak zwane wirtualne eksperymenty, czyli symulacje, które pokazywałem. Czy to wystarczy? Jedno pytanie, jednocześnie chciałbym taką odpowiedź udzielić. Przypomniał mi się takie powiedzenie Galileo Galileusza, może nie do końca przytoczę w całości, ale Galileo wypowiedział się tak, że największą nienawiścią to jest nienawiść, jaką czuje ciemnota do wiedzy. Może stąd się bierze taka nienawiść i tam jednego gościa do spotkania. Panu chcę podziękować za prezentację techniczną, a jednocześnie ja wychowałem się akurat na wsi i miałem do czynienia z różnymi zjawiskami pogodowymi. Może w Polsce, może w Rosji, może w Stanach Zjednoczonych są inne zjawiska, ale z tego co pamiętam, to była godzina około 9:30, kiedy samolot rozbił się. Naszego czasu polskiego. W Smoleńsku to jest przesunięcie dwugodzinne czasowe. I nie kojarzę sobie, żeby w godzinach około południowych tworzyła się mgła narastająca w ciągu pół godziny podwójną siłą. Zazwyczaj z tego co kojarzę, mgły tworzą się przy spadku temperatury i w godzinach wieczornych, kiedy następuje ochłodzenie. Tutaj było zjawisko wręcz przeciwne. Pilot samolotu, który wylądował wcześniej, informował pilotów tu polewa, że przejrzystość powietrza w ciągu pół godziny spadła podwójnie. To jest taka jedna ciekawostka, która może też się przyda komisji. I jeszcze takie jedno ciekawe spostrzeżenie, które zauważyłem W ciągu miesiąca od katastrofy w Smoleńsku rozbił się helikopter izraelski wojskowy. Zginęło 6 członków załogi. Przyjechało na katastrofę do tego wypadku w Grubowczewkach prawie 50 specjalistów. Z Polski do Rosji praktycznie nie pojechał nikt, bo to co pojechało, to nie była praktycznie żadna komisja. I jeszcze jedna taka ciekawostka, chciałbym zwrócić uwagę. Niedawno był wypadek autokaru z ciężarówką na Pomorzu. Nasz minister zdrowia był na tym wypadku. Okazuje się, że samoloty i karetki pogotowia na miejsce zdarzenia przyszły w ciągu 7 minut. Natomiast dziwnym trafem w katastrofie smoleńskiej 15 minut od katastrofy do jakiejkolwiek informacji zostało wycięte, a karetki pojawiły się, czy powodu jakiejkolwiek służb, prawie po pół godziny. Także chciałem zapytać tylko pana profesora, czy pan zwrócił uwagę też na takie dziwne zjawisko tworzenia mgły, wprawdzie to nie jest techniczne, a takie bardziej życiowe pytanie. To też dziękuję. Dziękuję. Ja słyszałem o tym, ale tak jak pan mówi, nie jestem ekspertem od meteorologii czy mgły. Także zostawiam te tematy ekspertom, a zajmuję się tą ekspertyzą, którą sam posiadam. Ale dziękuję. Proszę Państwa, czas nagli proponuję zakończyć, bo myślę, że długo byśmy jeszcze dyskutowali. Trochę żałuję, że dyskusja